No i jest. Nigdzie się nie wybieram, dobrze? Siedzę. No nic, możesz tutaj siedzieć. Nie ma problemu. No, mama nie może śpiewać? Dlaczego zdjąłeś bluzę? No, mam przytulać? No, czy mama będzie przytulać? Mama przytula. Chcesz kocyk? Jak nie chcesz bluzy? Kocyk? No. Czekaj, gdzieś tutaj jest. To chcesz, to? To jest świeżutko wybrane, pięknie pachnie. Tak? Co? Chowasz się. Już wiesz? No, dziecko kocik skarbie, dobrze? Cześć wszystkim, tu Julka, witam was w nowym vlogu. Dzisiaj mamy 14 marca, dzisiaj jest wtorek. Wczoraj, jak wiecie, byliśmy z Aleksem w szpitalu i dzisiaj troszkę wam opowiem, jak to tam się wszystko działo. 7:30 i teraz oglądamy sobie akurat Pat Patrol, Aleks je kompot i ja właśnie muszę się wykąpać. Ale czekam najpierw, aż on sobie zjedł na swój kompocik, bo chcę patrzeć, kontrolować, dlatego że musi dzisiaj no dużo jeść. Wczoraj cały dzień nie jadł, w sumie ostatni posiłek, a ja o 7 rano i nie mogę powiedzieć, ale naprawdę był idealnie grzeczny, wszystko się świetnie poszło, jestem zachwycona, jeśli chodzi o cały przebieg, naprawdę zachwycona, nie mogłam się nachwalić. Razem z małą Lorą, bo ona była ze mną od 9 rano do 20:30, aż wróciliśmy do domu, była ze mną cały czas i naprawdę tak mi pomogła, że nawet się nie spodziewałam, że z kimś może być o wiele łatwiej, bo zawsze na wszystkie zabiegi i tak dalej, czy gdziekolwiek, zawsze chodziłam sama z Aleksem na wszystkie badania i nawet nie wyobrażam sobie, jak z kimś może być o wiele łatwiej i naprawdę jestem wdzięczna, że ze mną była. A więc słuchajcie, Aleks jadł o 7 rano, ale za dużo mi nie zjadł, ja mu wszystko przygotowałam naprawdę. Mógł sobie wybrać i tak dalej, ja już mówię, jedz co chcesz. I nic nie chciał, po prostu nie był głodny, nie miał ochoty, to było dla niego za wcześnie, bo ja go musiałam ściągnąć z łóżka, ale wiecie, napił się wody i tak dalej i mówię, Boże drogi, przecież on do tej 13:45 to mi w życiu nie wytrzyma, byłam przerażona. No ale tak, od rana było świetnie, oglądaliśmy sobie bajki, układaliśmy puzzle, wiecie, kuchnia była, jak to się mówi, nawet ja nie wchodziłam do kuchni, my również byłyśmy, jak to się mówi, nad czczą, bo nic nie jadłyśmy, nikt się niczego nie napił, żeby nie prowokować tak tego wchodzenia do kuchni. I nie zawołał ani razu, jak byliśmy w domu, ani razu nie zawołał ani pić, ani razu nie zawołał ani jedzenia, nic nie za, więc no byłam szczęśliwa. Tak patrzę, jest 12:30, a my mieliśmy na 13:45, to mówię, dobra, szpital jest pół godziny stąd, no to mówię, będziemy się zbierać, zanim wyjdziemy, zanim zaparkuję na parkingu i tak dalej, no to będziemy akurat. No ale szybko, no sprawnie poszło, w szpitalu byliśmy o 13:20, no to mówię, dobra, 25 minut przed tym wszystkim. Potem się okazało, ona mi dopiero powiedziała coś, czego mi nikt nie powiedział przez telefon, że na 13:45 to był czas, kiedy ja miałam przyjść, tak, na pokazanie się, a na stół Aleks dopiero wjeżdżał o 14:45. Ja tak, o nie no, czemu to ona, no bo nie wiem, czemu ci tego nie powiedzieli, ale to logiczne. Ja mówię, no dobra, nieważne, już tutaj jesteśmy, to posiedzieliśmy w poczekalni może 7-10 minut, nie dłużej, gdzie Aleks się tam bawił, była jeszcze jedna dziewczynka i od razu poszliśmy do naszego pokoju, a więc mieliśmy pokój właśnie z taką jedną dziewczynką, którą się okazało, że znam się z ją mamą i nie mogliśmy się skojarzyć, okazało się, że jak nasze dzieciaki były małe, bo ta dziewczynka jest w wieku Aleksa, to chodziłyśmy na takie spotkania mam w poniedziałki i wiecie, jakoś tak nie mogłyśmy się szczaić, no bo to w końcu było ze 3 lata temu, tak? No i właśnie ta dziewczynka też miała reparowane 6 dziur w ząbkach, dlatego że po prostu ona się boi dentysty, a ma 6 dziur po ząbkach. A widzicie, nie tylko moje dziecko, ja bardzo dużo dzieci ma, tak? I właśnie rodzice zdecydowali się, że po prostu zrobią to ku narkozą, dlatego że ta dziewczynka tak panicznie się bała, że nie chcieli jej zmuszać, żeby robić jej te wszystkie, wiecie, dziury normalnie na fotelu, bo miałaby jakąś fobię dentystyczną do końca swojego życia. Już w życiu by nie poszła do dentysty. A tak to, wiecie, mama jej powiedziała, żeby zrobić sobie, że będzie spała i że jak wstanie, to już nie będą jej bolały ząbki. Tyle. Ta. Tak, patruj.
Pięknie. Gdzie jest pilot, żebyśmy mogli zmienić? No, więc miałyśmy towarzystwo, mogłyśmy sobie chociaż pogadać. Około 13.40 byliśmy w tym pokoju i tam czekaliśmy do 15.20, aż przyszli po Aleksa, żeby zabrać go na blok, dlatego że było trochę opóźnienie i to był strasznie ciężki moment dla mnie. Po prostu ja mogłam zjechać z nim na pierwsze piętro, żeby go odprowadzić, ale on wcześniej dostał taką ampułkę leku, który go trochę zmęczył, on w ogóle się nie odzywał, ta dziewczynka zaczęła śpiewać, a więc te dzieciaki zrobiły się takie głupiutkie, bym powiedziała. Ale chociaż nie odczuwały tak głodu, bo jak Aleks wjechał na salę, to była 15.20, to minęło 8 godzin od tego nie jak nie jadł. Jak ona by mi powiedziała, że operacja będzie o 14.45, a nie o 13.45, to ja mogłam jeszcze dziecku o 8.45 dać coś do picia. A nie tak, my o 7 skończyliśmy, tak jak ona mi kazała, a więc to mówię, kurczę, no 8 godzin to ponad 8 godzin był bez picia, bez jedzenia, więc mówię, na pewno był na czczo. Tyle, że no mówię, to jest małe dziecko i potem jak wstał, no mówię, zabrali mi go, to było bardzo ciężkie, ja płakałam tak dalej, to przypomnę, ale on tam była, bo później ja nie mogłam w ogóle wyjść z pokoju, tylko moim obowiązkiem było siedzieć w tym pokoju, aż on wróci, a więc ona poszła, wiecie, nam po jakąś kanapkę, po kawę. Już mi po prostu coś zjadła, no bo razem byłyśmy na czymś, zjadłyśmy. A więc zjadłyśmy, potem przyjechała ta dziewczynka, no i mówię, ta dziewczynka przyjechała i płakała tak z pół godziny, po prostu płakała w niebogłosy. I później zasnęła, po prostu jakby nie dostała z młotka, zasnęła. A, i później się obudziła, jak Aleks przyszedł. Tak? Mama jest. Jeszcze. Kocyk? Jest. No i później, a jeśli chodzi o Aleksa, no to ona, ja go słyszałam już, wiecie, z końca korytarza, no bo płacz mojego dziecka wszędzie usłyszę. No właśnie, przywieźli mi go i po prostu to był najgorszy widok, jaki kiedykolwiek w życiu widziałam i zdaję sobie sprawę, że każda mama, jak jej dziecko jest zabierane i przyjeżdża po zabiegu, to nie jest najpiękniejszy widok, jaki chciałaby zobaczyć. Wiecie, on tak leżał na brzuchu z głową tak lekko podniesioną i wiecie, ręce całe, rączki miał całe w krwi, tutaj całą buzię miał w krwi, po prostu, bo jeszcze te ząbki mu trochę nie chcę po prostu o tym mówić, bo tak to było tak ciężko po prostu było, ale wrócił, a no i pierwsza godzina była okropna, naprawdę nie mogłyśmy, same nie wiedzieliśmy, co mamy robić, dlatego że tak mu nie pasowało, siak mi nie pasowało, wszystko już nosiłam. Bo... ja, Bobo! Bobo, masz, gdzie jest Bobo? Już teraz nie będzie Bobo, już teraz wszystkie pani Bobo ci wyleczyła, wiesz? Już nie ma brzydkich ząbków, wiesz? Teraz będą piękne, już niedługo, jak to się zagoją, wiesz? Będziemy dbali, pojedziemy dzisiaj kupić nową szczoteczkę do zębów, wiesz? Bo twoje stare trzeba wyrzucić wszystkie. Kupisz sobie nową? Może taką elektryczną? Mama się pytała, możemy kupić taką elektryczną, tylko taką delikatną. Jakąś dla dzieci. No, tylko przez 3 dni jeszcze zębów nie możesz umyć. Będziemy płukać. Za 3 dni możesz wrócić do mycia zębów. No, a więc po tej godzinie, jak Aleks się uspokoił, przywieźli jedzenie. Jak dziecko się dorwało do jedzenia, to w życiu nie widziałam tak głodnego. Za 3 jogurty, lody, sok, wodę. No i... naprawdę dziewczynka też wszystko zjadła, naprawdę dzieciaki były mega głodne. No i potem, a to była 17.30, jak oni to przywieźli. No i potem powiedzieli, że mamy czekać jeszcze chwilę. I ja tak, kurczę, na co tutaj trzeba tak naprawdę jeszcze czekać? Wszystko jest okej, dzieciaki powstawało, ona nie, możecie wyjść, póki lekarz was nie zobaczy. Lekarz przyjdzie chwilę po 18.00. A my, no dobra, no to logiczne, że lekarka musi zobaczyć, czy dziecko jest dobre, zanim wy nas wypuści. Ale tak. Dobra, jest 18.30 i my tak się patrzymy, wiecie, z tą mamą, bo cały czas siedzieliśmy i wszyscy sobie gadaliśmy, dzieciaki się razem zaczęły bawić, a więc jakoś ten czas szybko mijał. Po sobie przyjść coś o 18.30, że coś jest nie tak, że dlaczego ich jeszcze nie ma. No dobra, idziemy i pytamy się, kiedy ona przyjdzie, bo dzieci się już dobrze czują, no i może chcielibyśmy już po prostu wrócić do domu, tam ta pani miała 5,5-miesięczną dziewczynkę jeszcze, która już tak się nie była za bardzo zadowolona. No a oni nam odpowiadali, że już niedługo. No to mówimy, dobra, już niedługo, no to już niedługo. Okazało się, że lekarka przyszła przed 20.
Ale na szczęście dzieciaki się bawiły, my gadaliśmy, a więc wiecie, ten czas też minął inaczej i ona przyszła przed 20, żeby mi powiedzieć. Operacja przebiegła dobrze, wszystko bez zmian, jutro do pani zadzwonimy. Ale tak, nic do podpisania, ni jednego dokumentu, żadnej recepty, nic. Miałam czekać, żeby mi pani powiedziała, że wszystko było dobrze. Ale wiecie, nie powiedziałam tego, tylko tak, a no dobrze, no to możemy usiąść do domu? Ona tak, no to dobrze, no to już poszliśmy do domu. Wróciliśmy i po prostu padliśmy z Aleksem razem, nic, jak to się mówi, nie jedząc, położyliśmy się i po prostu zasnęliśmy. A ktoś nam przyłożył młotkiem, dlatego teraz mówię, czekałam, aż Aleks troszkę zje, bo to jest najważniejsze i idę się kąpać, dlatego że wczoraj się już nawet nie wykąpałam, takie prawdziwe życie, a mam po prostu tyle krwi na rękach, tutaj na górze cała bluzka i tak dalej, a więc takie prawdziwe życie, słuchajcie, tak czasami jest. No więc wykąpię siebie, wykąpię Aleksia. I cały tydzień spędzimy sobie jakoś ładnie, ma być przepiękna pogoda dzisiaj już i wydaje mi się, że Aleks czuje się na tyle dobrze, że będziemy spokojnie mogli wyjść na jakiś spacer czy do parku, nie będzie z tym chyba żadnego problemu, wydaje mi się. Będziemy kupić szczoteczkę do zębów powoli, będziemy sobie, wiecie, tak zaczynać, na obiadek zrobię brokuły, ziemniaczki czy na przykład marcheweczkę z groszkiem i wszystko wrzucę po prostu do blendera. I zmiksuje. Mam nadzieję, że on będzie jadł, on nie lubi takich zmiksowanych, zblendowanych rzeczy, on woli widzieć formę. No ale trudno, mam nadzieję, że spróbuję, będzie mu smakować. Dorzucę mu trochę kukurydzy najwyżej, jeśli się udają zmiksować. Poczytam na tej kartce zaraz, co ona mi dała i jakie tam rzeczy są, których wcale nie może jeść. Ale mówię, jestem bardzo szczęśliwa, że już można by powiedzieć, że to jest taki koniec. I że idziemy do przodu, to mówicie, też szczęśliwa naprawdę. Teraz 3 tygodnie wstawimy nowe ząbki, żeby potem było miejsce na stałe i do przodu. Aleks wczoraj nie wymiotował po narkozie, nic takiego się nie działo specjalnego, a więc też jestem szczęśliwa z tego powodu. A więc my się widzimy pewnie później, chociaż widzę, że ten vlog już ma 15 minut, no ale wiem, że to było ważne, jak tam to wszystko wyglądało. Na pewno jeśli kiedyś będziecie zainteresowani takim filmem właśnie bardziej, jakby to powiedzieć, szczegółowym, a razem z przebiegami, dokumentami, cenami i tak dalej, wszystkim, to nie będę mieć żadnego problemu, taki dla Was mogę kiedyś nagrać. No i oczywiście to poczekamy, aż wstawimy protezę i tyle. My teraz idziemy się kąpać, bo tylko o tym marzymy. Alek zjadł pół kompotu. A więc potem mu zmiksuję może banana. No i tyle. No więc widzimy się potem. Pa! Cześć, słuchajcie, my jesteśmy gotowi, ubrani. Ubrałam dzisiaj pierwszy raz wansy, które moi rodzice dali mi z pół roku temu, no ale dali mi je zimą, a więc ciężko było mi je nosić. Takie czarne, zwykłe, a później Wam pokażę bliżej, jak będziecie chcieli. Koszulę, skórkę, torebkę, tą co zawsze, spodnie z dziurami, dlatego że no wiosna przyszła do nas, jest naprawdę piękna pogoda, ale najpiękniejsza ma być w czwartek, z tego co widziałam. Dlatego, że ma być 18 czy 19 stopni i słońce. A teraz wychodzimy do sklepu na chwilę, wiecie, kupię Aleksowi jakiś prezent, bo właśnie mówię do Lolo, że trzeba kupić prezent, no bo zawsze jak wypadają zęby mleczne, to jest prezent. A zawsze tak jest, tak? Nie wiem, czy Wy też tak mieliście, ale zawsze wróżka coś przynosiła. Ale teraz pojadę z Aleksem pierwszy kupić, żebym mu wybrał sobie, ale on, nie, ale ja chcę kupić, ja chcę wybrać, ja muszę iść do pracy. Ja mówię, dobrze, to kupię mu tylko jeden, a resztę 3, bo 4 zęby stracił. A to Ty zrobisz i damy mu pod poduszką w sobotę albo w piątek i tyle. Aleks się nawet już się dużo lepiej czuje, naprawdę porównując do tego, jak było rano, że tak się przytulał i tak dalej. To naprawdę jest świetnie, a więc my uciekamy i żeby się przewietrzył, tak? Zapiąłeś mi torebkę? Łe. Dziękuję. Mama sprawdzi, czy ma kluczyki i tak dalej. Cześć! Tu chcesz usiąść? Tutaj chcesz usiąść? Nie, tak myślałam. Jedną rzecz mamy do kupienia, ale Alek chciał wózek, no to niech już ma, co mam tam do stracenia. Powoli dostaję oczopląsu, ale ja wiem, czego szukam. A więc zobaczymy, czy to znajdziemy. Aleks wybrał sobie puzzle z Pat Patrój, a zobaczy, że już mamy jedne. Ja mu wybrałam taką świetną grę z cyferkami, znaczy z literkami i tak dalej, taką edukacyjną. A właśnie też jako puzzle. A więc mam nadzieję, że mu się spodoba. A teraz jest duża promocja bardzo na produkty do, wiecie, do zębów, do ciała, całe beauty i tak dalej, a więc idę popatrzeć, czy nie ma jakichś żeli pod prysznic i tak dalej jeszcze. To kupię na zapas od razu, bo wszystko jest na minus 50-70%, a więc zawsze kupuję na zapas. Tak? No? Yeah.
i jaje. No, tam oddamy wózeczek, tak? Pokażę wam domu, co tam kupiłam, bo mam dosyć ciekawe rzeczy. I jedziemy z puzzlami, patpatruj. Ono, mamy! O, ciężko. Tutaj możecie zacząć nasze zakupy. I zacznę od trzech pasty do zębów. Właśnie była promocja minus 50%, a więc wzięłam trzy pasty. Później mam, zobaczcie, co złapałam. Mój ukochany podkład z Bourjois był minus 30%, ale nawet nie chodzi o to, że był minus 30%, tylko o to, że w ogóle był, a więc wzięłam sobie najjaśniejszy, tak jak miałam wcześniej. To jest ta nowa formuła, a więc na pewno jutro będę go testować. Potem mam małą paczkę gofru, wzięłam sobie na przekąszenie. Zdziwicie się, po co znowu wzięłam szampon, dlatego że dzisiaj był minus 40%, a więc mówię, stwierdziłam, że dobra, biorę, będę miała na zapas. Wiem, że to nie jest najzdrowszy dla włosów, ale ja używam naprawdę bardzo rzadko. Ostatni raz kupowałam pół roku temu, a więc wydaje mi się, że raz na pół roku można kupić, bo bardzo dawno nie używałam już. Później mam takie dwie maski do włosów z Garniera, dlatego że właśnie nie miałam żadnej maski ostatnio, a one były również na sporej wyprzedaży, a więc stwierdziłam, że biorę. Następnie też z tej całej promocji minus 40, minus 50% mamy dwa żele pod prysznic dla Lolą. Trzy żele, takie musy pod prysznic dla nas. Później wzięłam tylko ryż, taki tradycyjny. Ja wiem, że on jest lepszy, zdrowszy, ale on gotuje się 20 minut, a normalny ryż 10 minut, a więc zawsze dłużej trzeba na niego czekać. A następnie mam tylko chlebek do tostów i cztery sosy, te nasze ulubione. Jeden jest curry, a drugi to jest słodki. Kwaśny taki po prostu i my je naprawdę lubimy, jak nie ma czasu albo no nie chce nam się, to właśnie jemy te sosy z kurczakiem, z ryżem i następnie tylko takie cztery muffiny. I tak, gry dla Aleksa tutaj są, jest patrzuj, oglądał, ale coś nie chciał ułożyć, nie wiem, o co chodzi, i zabrał tą drugą grę z literkami, a więc zaraz wam pokażę. No i zaczęło się rozkładanie, słuchajcie, bo one są wszystkie ładnie poprzypinane, ale Aleks nawet nie chce oglądać. I już rozkłada. A ja gdzieś tutaj sobie schowałam instrukcję, żeby poczytać sobie. Ale no, krótkie to. Nic ciekawego nie wymyślili. Same oczywiste rzeczy. A, to jest fajne. Jest cały spis wszystkich zabaw, które mają. Jestem w kuchni, zrobiłam Aleksowi groszek z marchewką i cieszył się niesamowicie. Nawet mówię, o Boże, ale fajnie, że tak się cieszy, że będzie jadł. Wszystko było ok, póki się nie okazało, że mama musi włożyć to do blendera. I że trzeba to zblendować. Wtedy cała radość i emocje całkowicie opadły i po prostu tak się wkurzył, że coś niesamowitego, ale wytłumaczyłam mu, że tak jest lepiej, że nie będą go ząbki bolały i tak dalej, a więc zjadł. Ale no niesamowicie się wkurzyła, więc ciężkie będą te pierwsze dni, chociaż naprawdę nie boli go nic i tak dalej, a więc mam nadzieję, że zagoi się jak najszybciej i będzie mógł po prostu już jeść dobrze, tak? Normalnie tak jak my, bo one jak widzi, może zjeść wszystko, ale jak to jest zblendowane i widzi, że to jest taka paćka, to on nie lubi, po prostu jemu się nie podoba forma tego, jak to jest podane i tyle. A ja teraz zrobię dla nas ryż, bo właśnie Lola zaraz wraca, ja niby nie jestem głodna i nie wiem w ogóle, może za dużo emocji i tak dalej, tego wszystkiego, ale trzeba jeść, żeby funkcjonować, a więc zabieram się do otwierać kurczaka i do roboty. Wybraliśmy się z domu i idziemy do parku, ale się wziął rowerek, a więc patrzę teraz, ja nie wzięłam okularów. Idziemy do parku, tak? I niby było napisane i powiedziane, że 48 godzin Aleks musi tylko i wyłącznie odpoczywać, ale powiedzcie temu dziecku, żeby siedziało i się nie ruszało przez 48 godzin, przecież to się nie da. Ale wybrałam taki park, gdzie nie ma piasku, ani wiecie, żadnych takich rzeczy, gdzie mógłby się ubrudzić. Chociaż wszędzie są bakterie i nawet jak pilota dotknie czegokolwiek, to nie jestem w stanie zdezynfekować wszystkiego niestety. Ale czuję się naprawdę, Aleks, o niebo lepiej, słuchajcie. Moim zdaniem to on czuje się już świetnie i nawet już mu nic nie jest, że się tak śmieje. Dlatego, że on już ma tyle energii, że z jednej strony to fajnie, bo chociaż nie muszę się przejmować, wiecie. No, tam idziemy.
że wierzycie, że jest mu źle i tak dalej, bo widać, że czuje się naprawdę bardzo dobrze. Dzwonili już do mnie z tego naszego gabinetu, żeby się spytać, jak tam minęła noc, czy wszystko okej, czy czegoś potrzebujemy, ale byłam w łazience, nie odebrałam, a więc muszę oddzwonić, jak otworzą po południu, tak? No, a więc teraz uciekamy do parku. Kaczki ci... Kaczki ci nie słuchają, nie chcą przyjść? Kaczka? No, tam masz kaczkę. Zobacz! Lala! Chcesz iść do kaczek? Brawo! A kurty! No tutaj, zobacz, to jest buzia Chase'a. Nie, no spróbuj. No. Ja mi się wydaje, że to będzie tutaj. No? A kurty? Pasuje? Dalej czukamy, patrz, ja tu mam... To jest łapa Chase'a. Tutaj co to jest? Mama nawet nie wie. Tutaj coś jest od Chase'a. No. No. Gdzie tu jeszcze mamy Chase'a? Tu jest już Marcus. Tu masz jeszcze łapę. No, super. Super. Encore. Tutaj jeszcze masz. Ostatnie trzy. No, już ostatnia meta. No, nie. Pasuje? Wow, ostatnia meta już. No. Brakuje jednego. No, już pewnie śpisz na nim. No. Znaczy, nie leżysz na tym ostatnim. Nie. Pokaż, jak on wygląda. A może tutaj będzie pasował? Co myślisz? Pasuje. Puzzle. Nowa po prostu frajda. Będziemy kupować co drugi dzień nowe. Znając Alexa. Brawo! Taki jesteś szczęśliwy? Super, piąteczka. Piąteczka. Żółwik! Żółwik. Puzzle ciąg dalszy. Tylko te są pomieszane i tutaj są dwa różne, więc muszę mu podzielić, no bo jak będzie miał dwa różne puzzle, to w życiu nie ułoży. Dzielimy, a te skończone. Pomogłam trochę, żeby nie było. Nie dał sobie z rady za pierwszym razem. A z tymi sobie już daje dość dobrze radę, ale mi się wydaje, że on już na pamięć po prostu je zna. I też dlatego. I tak, ja się zabieram za kolację. Zaraz było już 19. Kiedy jest tak pięknie w ciągu dnia i dobrze, na przykład teraz jest 19 i jest jeszcze jasno, to ten czas tak nam szybko leci. Właśnie wcześniej byliśmy w parku, potem wróciliśmy do domku, a Aleksio zjadł troszkę i widzieliśmy, że dziewczynka, która mieszka pod nami, która w zeszłym roku jeszcze nie wychodziła, dlatego że ma teraz półtora roczku, była na dworzu, Aleksio ją zobaczyła, więc z powrotem go ubrałam. Wyszliśmy i w sumie godzinę się znowu bawiliśmy, a więc fajnie, cały dzień na dworzu, a więc mógł sobie oddychać i tak dalej. Wróciliśmy, zjadł sobie loda wcześniej, bo może jeść teraz lody, a nawet mówili w szpitalu wczoraj, nawet w szpitalu od razu po operacji dostał loda. No i tyle, coś mi przerwało, bo nie mam pamięci tyle na telefonie. Dzięki za oglądanie tego vlogmarca. Nie mam pojęcia, jak się mocno ciągnęły te vlogmarce, czy one będą w ogóle codziennie i jak to wszystko będzie wyglądać. Na razie kontynuujemy, nagrywamy. Aleks, nie otwieraj. I tyle, a więc dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, dużo siły dla nas i co, widzimy się już w następnym filmie, pa! Where you move, make me blind, you will always be there, there's no doubt in my mind, you will always be there.